Marcelowi i pani Elżbiecie Grot, po co ten film powstał, bo tutaj rzeczywiście jest też, był pokazany mój dziadek. Ale chciałem też tak naprawdę powiedzieć jedną ważną rzecz. Otóż okazuje się, że tak jak tutaj już ktoś powiedział z poprzedników moich, że była ekshumacja ciał właśnie, że tak powiem, z pomordowanych w Piaśnicy. I to mamy blisko, ten, gdzie możemy też oddawać cześć i pamięć. To jest cmentarz obrońców Wybrzeża tutaj w Gdyni Redłowie. Tam właśnie te ciała zostały przeniesione. To był kondukt taki specjalny, chyba 26 października 1946 roku. Był specjalny kondukt, który szedł właśnie z Piaśnicy i aż właśnie na cmentarz w Redłowie. I te osoby są pochowane tam, także można, ktoś kto ma bliżej, można i tutaj oddać hołd ofiarom Piaśnicy. A jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że pewno tutaj rzeczywiście akurat taka jest, no, dziwna sprawa jest powiedziana, że te osoby, które zostały właśnie ekshumowane i przeniesione do Piaśnicy, były określone mianem zakładnik. Tutaj żeśmy właśnie z panią historię, panią Kustosz Zbietą Grot wyjaśniali tę sprawę, się okazało rzeczywiście, że zakładnicy to byli ci, co byli aresztowani na początku dosłownie wybuchu II wojny światowej, czyli 1 września, 2 września 1939 roku i oni byli wypuszczeni. Na tym polegało właśnie to, że byli zakładnikami. Natomiast osoby, które zostały, które tam są, które mają miano zakładnik, to wcale nie są za nich zakładnicy, po prostu byli, tak jak było powiedziane, wielcy patrioci polscy, zamordowali za to, że byli Polakami. Natomiast władze chyba komunistyczne chciały to ukryć, bo ta data 11 listopada była rzeczywiście dla nich niewygodna i nawet dzisiaj jest błąd, bo na dużej tablicy właśnie na tym cmentarzu w Redłowie jest powiedziane, że zostali zamordowani 11 września. Dokładnie nie wiadomo, dlaczego ten błąd akurat istnieje i tkwi do dzisiaj to jest. Trzeba by to zmienić, bo tutaj do władz jest ukłon, bo to rzeczywiście, no może dużo to pieniędzy nie kosztuje, ale jednak tą prawdę historyczną trzeba by oddać tym ludziom pomordowanym właśnie, gdzie jest 11 września, nie ta prawda. No i oczywiście no, zakładnik już niech zostanie to, tylko trzeba po prostu wyjaśnić, że to nie byli zakładnicy, a patriocy polscy. To chciałem tylko w tym uzupełnić, bo jeszcze raz podziękować za ten film. Dziękuję.